Nazywam się Bart Verbeek. Mam 23 lata. Gdy miałem 16 lat, wykryto u mnie nowotwór. To mięsak Ewinga, rzadka i złośliwa odmiana raka kości. Teraz, rok po ostatnim nagraniu, powiedziano mi, że rozpoczął się terminalny okres choroby. To oznacza, że mój koniec jest bliski. Sen ukoi ból. Poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. Co cię boli? Plecy? Tak, niżej też. To przeszywający ból, który mija, gdy zmieniam pozycję. To tak, jakby guz napierał na kręgosłup. Być może naciska także na opłucną. W nocy mam wrażenie, że mój oddech staje się krótszy. To nie mija, mimo że biorę temestę. Jeśli to się utrzyma, nie minie kilka dni, a stwierdzę, że mam już dość. Rok, w którym dowiedziałem się, że jestem śmiertelnie chory, był najintensywniejszy w moim życiu. Wiele się działo. Założyliśmy organizację non-profit, by zachęcać ludzi do pozytywnego myślenia i by zbierać fundusze na badania nad rakiem. Wiele podróżowaliśmy. Zdziałaliśmy więcej, niż mogłem sobie wymarzyć. Po roku byłem szczęśliwym, pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem. Można nawet powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu gotów na śmierć. Tamto lato było wspaniałe. Dwa razy pojechaliśmy do Las Vegas. Bart był tam z rodzicami 3 razy. Na tych wycieczkach świetnie się bawiliśmy. W Las Vegas mój brat odżywał, bo Stany Zjednoczone to jego ulubiony kraj. Wspaniale się tam czuł. Te wyprawy sprawiały mu wielką frajdę. Zobaczył też Wielki Kanion. Dotarcie do tych miejsc wiele dla niego znaczyło. Marzył o tym. Dożył także swoich urodzin. Od początku był to jeden z jego celów. Bardzo się cieszę, że mu się udało. To był cudowny dzień. Po prostu nadszedł mój czas. Guz stał się zbyt duży, a skutki uboczne zbyt poważne, by dalej walczyć. Moglibyśmy to robić, ale nasze starania byłyby z góry skazane na niepowodzenie. Wolę umrzeć, zachowując nieco godności, pozwalając lekarzom wprowadzić mnie w rodzaj śpiączki. Nie będę świadomy, ale wciąż będę żył. W ten sposób moje ciało stopniowo zwolni i wyłączy swoje funkcje. Chciałbym porozmawiać, by wybrać najlepszy sposób. Zrobić to jak najszybciej. Czy wyznaczyć sobie z góry któryś dzień, na przykład czwartek lub piątek. Przede wszystkim dziś i jutro postarałbym się osłabić najcięższe objawy choroby. Oraz przygotowałbym plan na resztę tygodnia. Do tego czasu będziesz mógł zaobserwować, czy zaszła poprawa. Nie powinniśmy zaczynać zbyt szybko. Gdy raz wprawimy tryby w ruch, nie będzie można się cofnąć. To będzie ostatnie stadium. Nie chciałbyś pewnie zacząć za szybko i obudzić się kilka dni później, ponieważ twój organizm przywykł do leków. To prawda. Oboje nasi rodzice są osobami niedosłyszącymi. Mój brat słyszy normalnie. Oznacza to, że chociaż prowadzimy ze sobą rozmowy, rodzice muszą czytać nam z ust, by nas zrozumieć. Jeśli na nas nie patrzą, mamy świadomość, że nie dowiedzą się, o czym mówimy. Poza tym rozmawiamy ze sobą normalnie. Gdy byliśmy mali, czasem wykorzystywaliśmy to, by robić im dowcipy. Ogólnie nasze relacje rodzinne są zupełnie normalne. Tato wciąż uważa, że zostanie wynaleziony cudowny lek, który zwalczy guz. Ale wiem, że tak się nie stanie. To próżne nadzieje.
Próbuję go o tym przekonać, mówiąc szczerze, tato, nic takiego nie będzie miało miejsca. To naprawdę ostatnie dni. Nie ma sensu planować, że za miesiąc pojedziemy na wakacje. To niemożliwe. Nie mieści mi się w głowie, że taki młody, niewinny chłopak może mieć raka. Nie potrafię tego zrozumieć. Ludzie piją, palą, prowadzą niezdrowy tryb życia. W ich przypadku przyczynę można by było wyjaśnić. Bart nigdy tych rzeczy nie robił. Wciąż nie umiem się z tym pogodzić, ale on to zaakceptował. To dzielny chłopak. Walczy. Do samego końca liczę na cud. Jak dotąd na próżno. W wieku 44 lat miałem wspaniałą rodzinę, żonę i synów Barta i Jorisa. A potem pojawił się ten guz, który wywrócił nasze życie do góry nogami. Dawniej często się uśmiechałem, ale te czasy już minęły. Mogę próbować, ale przeglądamy album ze zdjęciami. Przygotowaliśmy go na jego 21 urodziny. Bart cały czas mówił o przyszłości. Chciał kupić dom, ożenić się, mieć dzieci. Przygotowaliśmy ten album dla niego. Będzie dla nas drogocenną pamiątką. Na szczęście regularnie robiliśmy zdjęcia. Zaczniemy od utrzymania objawów pod kontrolą. Jeśli twoje samopoczucie nie poprawi się pomimo naszych starań, pod koniec tygodnia będziesz mógł podjąć decyzję. Czy zrozumieliście? Obudzisz się następnego wieczora? Nie. A kiedy? Nie obudzę się już. Prawda? To zależy od ciebie. Możemy podjąć decyzję później, jeśli będziesz czuł się źle w nocy, ale nie będziesz gotów na pożegnanie. Możemy wybudzić cię w ciągu dnia. Zastosujemy sedację, byś nie cierpiał z powodu krótkiego oddechu i obudzisz się w ciągu dnia. Gdy będzie chciał znowu zasnąć, wstrzyknie mu pan środek? Tak. I kolejny raz wieczorem. Tak. Co by było teraz najlepsze? Czy najpierw powinniśmy spróbować sedacji? Sprawdziłbym najpierw, w jakim stopniu uda się uśmierzyć objawy w ciągu następnych kilku dni, żeby przekonać się, jakie będzie moje samopoczucie. Tak. Dobry pomysł. Nie chcę poddać się eutanazji, ponieważ głęboko wierzę, że człowiek nie ma prawa wybierać czasu swojej śmierci. Natomiast jestem za sedacją terminalną, ponieważ wprawia ciało w stan uśpienia. Człowiek odpoczywa, a organizm sam decyduje, kiedy dać za wygraną. Nie mogę zrobić nic, by go powstrzymać. To on podejmuje decyzję. Tak jest najlepiej. Sam wie, jak się czuje. To jego ciało. Chciałbym sprawić, by został z nami tak długo, jak to możliwe, ale nie mogę.
Jest pan pewien, że nic nie będę czuł? Tak. To już coś. Po pierwsze, dlatego, że plastry będą działać dalej, a po drugie, zaśniesz zbyt głęboko, by czuć jakikolwiek ból. To znaczy, że mamy dobry plan na kilka następnych dni. Będę monitorował twój stan. Jutro przyjdę, by sprawdzić, jak przespałeś noc. Codziennie będę śledził twoje wyniki. Środa, 8 grudnia. Fizycznie czuję się nieco lepiej, ale moje samopoczucie psychiczne trochę się pogorszyło. Przyjmuję wyższe dawki morfiny, więc mogę jaśniej myśleć. Mimo to stale czuję ból, a decyzja, którą podjąłem w poniedziałek, nie uległa zmianie. Trudno to zrozumieć. Na coś takiego nie da się przygotować. Ja wciąż nie jestem gotów. Jeszcze do mnie nie dociera, że jutro wieczorem będzie po wszystkim, że więcej go nie zobaczę. Wiem, że będzie żył, ale pozbawiony przytomności. Lekarz przyjdzie w czwartek około południa, by porozmawiać o tym, jak przeprowadzić procedurę. Później przyjdzie jeszcze raz, by ją rozpocząć, tak bym zasnął w ciągu wieczora. Cieszę się, że tu jest i że zostanie z nami do końca. Postanowiliśmy wcześniej, że Bart do końca zostanie w domu. Na początku mieliśmy wątpliwości, sądziliśmy, że będzie to dla nas zbyt trudne. Długo nad tym debatowaliśmy, a Bart nalegał, by zostać w domu. Bardzo się cieszę, że tak się stało i że jest tu z nami. To, że umiera tutaj, jest dla mnie trudne. Co roku będę wracał myślami do tego momentu. Boję się tego, ale nie ma innego wyjścia. Teraz czuję ulgę. Pogodziliśmy się z tym. Jeśli Bart sobie tego życzy, ma nasze pełne wsparcie. Nie zamierzam mu się sprzeciwiać. Zawsze dostawał to, czego chciał. Zawsze. Prawda? Najbardziej żałuję, że sam nigdy nie zostanę ojcem. Nie będę miał syna ani córki. Myślę, że posiadanie dziecka to najlepsze, czego człowiek może doświadczyć. Niestety nie było mi to pisane. Tego mi najbardziej brakuje. Będę za nim ogromnie tęsknił. Staraliśmy się nigdy nie dać po sobie poznać. Bart przegrał swoją walkę.
Nie bierzesz leków? Wziąłem je po południu. Jutro czeka nas bardzo trudny dzień. To będzie pożegnanie. Myślałem o tym, co powiedzieć, ale czegoś takiego nie da się zaplanować. Choć się nad tym zastanawiałem, sądzę, że w takiej chwili powinno się mówić z serca, nie wygłaszać gotowych przemów. Powiem to, co będę czuł. Dlatego nie wiem jeszcze, jak chciałbym się pożegnać. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to powiem. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Pamiętam moment śmierci swojego ojca. To stało się nagle, a ja przy nim byłem. Z Bartem jest inaczej. On jest naszym dzieckiem. Myśl, że go tracimy, jest nie do zniesienia. Czwartek, 9 grudnia. 117 komentarzy. Dasz radę je przeczytać? Tak, mogę spróbować. Muszą kliknąć na ten link, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Mam nowe zaproszenia do grona znajomych i kilka wiadomości z różnych stron świata. Mieliśmy dziś kilka niespodziewanych wizyt. Nasi bliscy przyszli, by się pożegnać. Mój brat poszedł do sklepu po pyszne, gorące przekąski i napoje. To było miłe popołudnie ze smacznym jedzeniem i piciem. Lekarz też przyszedł. Chciał się upewnić, czy nie zmieniłem zdania. Powiedziałem mu, że utwierdziłem się w swojej decyzji, więc jesteśmy umówieni. W pewnym sensie to pocieszające, że wkrótce nastąpi koniec, bo Bart nareszcie zazna spokoju i nie będzie musiał cierpieć. Skończy się ból i udręka, przez które przechodzi. Rozumiem, że on poczuje ulgę, dlatego również mnie jest lżej. W tym tygodniu ani przez sekundę nie wątpiłem w słuszność swojego postanowienia. Im bardziej zbliżam się do jego realizacji, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jest słuszne. Po tylu latach, miesiącach i tygodniach powolnego, ale stałego pogarszania się mojego stanu zdrowia, w ostatnim okresie moje samopoczucie uległo gwałtownej zmianie na gorsze. Właśnie dlatego uważam, że tak ważne jest, by nie odwlekać decyzji i zrobić to teraz. Może mógłbym odłożyć to jeszcze o dzień, ale nic dobrego by z tego dla mnie nie wynikało. Jestem pewien, że to właściwy moment.
Wcale się nie boję. Uważam, że nie zrobiłem niczego złego i dlatego również nic złego nie powinno mnie spotkać. Jeśli istnieje niebo, mam nadzieję, że tam trafię. A jeśli tylko nicość, tym bardziej nie ma się czego bać. Dobry wieczór. Właśnie przyjechałem. Widziałem, jak pan parkował. Machałem. Przepraszam, nie zauważyłem. Jestem gotów. W takim razie pójdę wszystko przygotować. Będziecie mieć kilka chwil dla siebie. Już czas. Mogą już przyjść. Nadszedł mój koniec. Wiele tu przeżyłem. Doświadczyłem mnóstwa pozytywnych zdarzeń. Cieszę się ze spędzonych tu ponad 7 lat. Miałem szczęśliwe życie. Czuję, że mogę już przejść na drugą stronę. Ja tracę ducha, ale ty nie. Nie ty. Wkrótce się spotkamy. Oczywiście. Ale ja wrócę do życia jako pierwszy. Tego nie wiemy. Przekonamy się. Na pewno. Nie idziesz? Nie, miałem zamiar przejść tam. Dzięki tym ampułkom zapadniesz w sen. Co 24 godziny dostaniesz nową dawkę, gdy poprzednia przestanie działać. Pierwsza dawka będzie wyższa, żebyś od razu zasnął. A następne poda pompa infuzyjna. Za każdym razem będzie mi pan robił zastrzyk? Nie, założę mi ci Venflon, taki jak do kroplówki. Będzie umieszczony w brzuchu, a nie w zgięciu ramienia. Nigdy cię nie zapomnę. Wiem. Cieszę się, że mogłam cię jeszcze raz zobaczyć. Dziękuję. Czy to doktor? Tak, nasz lekarz rodzinny i mój pielęgniarz. Rozumiem. Dobrze się tobą zajmowali? Bardzo. Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia. Jestem w dobrych rękach. To prawda. Miałeś dobre życie. Nie mogę narzekać. Ja też nie będę. Cieszę się, że byłeś częścią naszego życia. Będzie mi ciebie brakowało. Wiem. Pozwól, że posiedzę z tobą przez minutę. Za chwilę Patrick założy ci Venflon i wstrzyknie ci pierwszą dawkę, byś szybko zasnął. To zajmie od 10 minut do godziny. Sprawdzimy, czy będzie trzeba zmienić dawkę. Na początku będę to sprawdzał co 2 godziny, później co 4. Do jutra będziemy wiedzieli dokładnie, jaka jest właściwa.
Możliwe, że później będziesz w stanie częściowego uśpienia. Będziemy musieli zaczekać, by się o tym przekonać. W porządku. To się okaże w ciągu kilku następnych godzin. Zostanę tu przez jakiś czas. Gdy twój stan się ustabilizuje, pójdę na noc do domu i wrócę tu rano. Jeśli wcześniej nie wydarzy się nic nieoczekiwanego. W porządku. Powiedz mi, kiedy będziesz gotów. Już jestem gotów. Patryk założy ci wenflon i wtedy zaczniemy. Czujesz ukłucie. Mogę umieścić igłę tutaj albo w okolicy brzucha. Ty wybierz. Dziękuję za wszystko, Bart. Ja wam też dziękuję. Trzymaj się. Do zobaczenia. Wy też jesteście gotowi? Kuję teraz igłę. Gdzie byś wolał? Tutaj. Poniżej jestem cały w plastrach i mam pieluchę. Do widzenia, Bart. Jesteś gotów? Ten zastrzyk wprawi cię w stan uśpienia. Śpi dobrze. Dziękuję. Szczypie, prawda? Wiem. Będę wstrzykiwał powoli. Nie uśniesz od razu. To zajmie jakiś czas. Nadal pieczę. Będę to robił wolniej. Thank you.
Zimno mi. Trzy dni później Bart zmarł. Dziękuję Bartowi, Jorisowi, Paulowi i Daniele. Moim najważniejszym przesłaniem jest prośba, by ludzie byli bardziej pozytywni i cieszyli się tym, co mają, a nie martwili się całą resztą. Codziennie delektujcie się kolą czy hamburgerem, bo każdy dzień może być waszym ostatnim. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Chciałbym, żeby to zrozumieli. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Paulina Osińska. Czytał Maciej Orłowski.